Powitajcie wszyscy, jestem Wisowski i dzisiaj macie niepowtarzalną okazję. Wy tak niskiej ceny za 10 tysięcy łapek w górę zobaczycie, jak osiodłać własnego dinozaura. Jak widzicie, ja już jestem tutaj w czapce kowboja i jestem gotowy, by pokazać wam, jak to się robi z dinozaurami. Dlatego zostawiacie łapkę w górę i lecimy, intro! Oczywiście jutro na live'ie, mam nadzieję, że wszyscy z was będą. Jest live jutro o 17 punktualnie w niedzielę, więc koniecznie wpadnijcie na niego. Link macie oczywiście w opisie i będziemy grali w Arka, tak że będziecie widzieli mój progres w grze na żywo. A my właśnie, tak jak powiedziałem na początku filmu, zajmiemy się osiodłaniem sobie jakiegoś dinozaura. I my sobie dzisiaj wybierzemy sobie dinozaura, który się zwie potocznie, ale nie potocznie, tylko się normalnie zwie Parazaur. Będziemy go szukali, to jest jeden z tych szybszych dinozaurów, takich dinozaurów, które bardzo ciężko tak naprawdę złapać, bo uciekają. Dlatego są trzy sposoby, które ja na razie znam, żeby złapać dinozaura. Po pierwsze, możemy go wziąć na ring. Mówimy, dawaj na ring i idziemy z nim i bijemy go pięściami. To jest dość trudne, jeżeli chodzi właśnie o tego konkretnego dinozaura, dlatego że on jest trochę szybki, tak szybki chyba jak raptor. Nie będę was mylił, dlatego że nie znam statystyk danych dinozaurów, jednak dzisiaj sobie skorzystamy z raptora i sobie wyjdziemy z bazy. Baza jest zamknięta i teraz wychodzimy z niej. To jest baza ekipy od Wojtaza. To tak fajnie się jeszcze nam zrymowało, tutaj sobie siedzimy i dzisiaj sobie tutaj właśnie do tej bazy przyszedłem, żeby zobaczyć, jak im się wiedzie i przy okazji postanowiłem ukraść im na chwilę dinozaura. Zapomniałem o drzwiach, żeby je zamknąć, ale zamkną je pewnie za mną. I tu jest właśnie Fomia, to jest ta świnia, do której możecie mieć od razu siodło. To jest siodło na początkowe poziomy, ale nie wiem, czy jest sens ją na razie łapać, dlatego że macie od razu skin do siodła Parazaurusa. I właśnie, żeby zrobić sobie to pierwsze siodło, potrzebujemy między innymi 80 skóry, 50 fiberków i 15 drewna. Nie są to wygórowane koszta za takie siodełko, bardzo szybko można to zdobyć. Nawet myślę, że zabijając tą Fomię, miałbym tego bardzo dużo. Jeżeli chodzi o kontrolę dinozaurów, to możecie na przykład zawołać na J i tam będziecie mieli napis following wielki papacz i ten dinozaur będzie sobie za mną latał. Nie polecam, o właśnie, tego robić w ten sposób. Chyba zaraz będę miał tutaj mały przypał w związku z tym, że mi uciekł jeden dinozaur. Wracaj tam sobie do bazy. My tutaj użyjemy tego. Mam nadzieję, że Radek się nie skapnie, że właśnie jego franek do mnie przyleciał. Może się nie skapnie. Może się skapnie, że stąd wyleciał. Ale ja mam autyzm normalnie. Jak tutaj tylko wszedłem do bazy, od razu zacząłem wołać te dinozaury. Byłem królem dinozaurów. Zresztą później wam to pokażę, jak to wygląda. Wszystkie dinozaury nagle za wami chodzą. To jest po prostu poezja. Ta gra jest piękna. Ona ma sobie to samo, co ma Subnautica. Coś, co mnie zawsze raduje w takich grach, że są niespotykane. Mają zawsze sobie taki element, który bardzo się przydaje. I żeby złapać dinozaura, potrzebujemy narkotyków. Ja mam akurat pożyczoną mi tutaj już narkotyk. Możecie to robić oczywiście tymi usypiającymi jagódkami, ale to powinno zająć wam trochę więcej. Pamiętajcie, im mniejszy poziom danego dinozaura, tym to powinno być szybsze. O, i tam jest nasz cel. Tam jest nasz cel, nasz parazaur, którego będziemy dzisiaj gonić. I tak, jak mówiłem, jest tak. Albo z pięści bierzemy ich na ring, albo z procy, albo ze strzału. Ja spróbuję najpierw to zrobić ze zwykłej procy i dzięki tej procy na pewno pół procy. Spróbujemy to zrobić po prostu naszymi rękoma i myślę, że to się powinno udać. Nie powinno być z tym problemu, żebym dogonił go. Raz mi się to już udało zrobić, bo musiałem to zrobić na test, żeby sprawdzić po prostu, czy dam radę go dogonić. I żeby złapać Parazaurusa, nie mając strzała ani prosy, to trzeba go gdzieś zagonić w takie miejsce, gdzie on nie będzie mógł uciec, nie? Żeby zahaczył się o drzewo, żeby na przykład zahaczył się jakiś kamień, ponieważ na razie AI tych NPC-tów, które tutaj są, czyli sztuczna inteligencja, jest na dość niskim poziomie. Oczywiście będzie usprawniona w przyszłości, także na razie lepiej korzystajcie, chociaż pewnie i tak serwery będą złajpowane w związku z przyszłymi update'ami. I tak jak mówię, trzeba go gdzieś tam będzie zagonić. My mamy tutaj dość szybkiego dinozaura, na którym nie da się chyba tutaj ekipunku otwierać. Ja tą grę gram dopiero trzeci dzień i tak to ledwo co ogarniam. I tutaj właśnie jest nasz cel. Na razie, jak widzicie, on jest roślinożercą, z tego co wiem, z tego co się dowiedziałem, i nie będzie nas atakował. Ten dinozaur, którego mamy na sobie teraz, którym, znaczy on ma nas na sobie, to ten dinozaur konkretny, gdybyśmy go zaatakowali, to i on by nam się odwdzięczył tym samym. Jak zobaczycie teraz, ja mam tutaj moje pięści, on na razie nie ucieka, bo nie wie, co się święci. I zaraz będziemy mogli go zaatakować. Tylko sprawdzę, czy mam wszystko, co jest potrzebne do zrobienia siodła, bo chyba jeszcze nie ma. Potrzebujemy jeszcze 15 drewna, więc sobie szybko to drewno
złapie. Pamiętajcie, nie używajcie siekiery do atakowania tego dinozaura, ponieważ zabijecie go. Nie chcemy go zabić, my chcemy tego dinozaura oswoić. Po oswojeniu będziemy mogli go ładnie osiodłać i już będzie w sumie nas. Później mu damy okulary, będzie to bardzo, bardzo piękny, piękny dinozaur. Także spójrzmy, dokładnie, gdzie by go tu można było, w którą stronę poprowadzić, bo on będzie uciekał tylko przez chwilę. Później będziemy mogli go dogonić i będziemy mogli mu znowu przywalić z pionchy. Także na razie poczekajmy, aż mi się zrobi siodło, bo na razie mamy zwolniony ruch podczas tworzenia i kraftowania rzeczy. Z tego co widzę, to będzie bieg w tamte góry. My mamy wystarczająco staminy, żeby go dogonić. Ja mam piękną czapkę kowboja, więc wiecie, no takie rodeo mu tutaj małe zrobimy w sumie. Poczekajmy. O, 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 o! Tu będzie kamień, raz się będą udać. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych lagów. O, i chyba się uda, chyba to się uda. Obydwa od razu zaczęły spadać. I dobra, dostał jeszcze wogon. Nie możemy go zgubić, musimy patrzeć, którego atakujemy, bo później jeszcze stanie się jakaś przykra sprawa i ucieknie nie ten, co trzeba. Mam nadzieję, że gonimy dobrego dinozaura. On ma który level? On ma 7, więc dużo na niego nie będzie potrzeba znowu. Ale zaraz będzie raczej oszołomiony. I to jest w sumie dobry dinozaur na start, ponieważ będziecie mieli taki szybszy transport po całej tej mapie, bo tutaj chodzenie po mapie jest naprawdę uprzykrzające życie. Szczególnie jeżeli traficie na sam środek mapy. O, chyba go zablokowałem, udało się go zablokować. I nie, prawie, ale już jest nasz. Już jest chyba nasz, chociaż nie, on nam tu zeskoczył. Chodź tutaj szybko, walę cię. Ja ci tutaj zaraz zwalę, synu, chodź tu. Mam nadzieję, że nie doprowadzi nas do żadnego T-Rexa, bo z T-Rexem jeszcze nie miałbym szans, chociaż pewnie udałoby mi się go uśpić tymi strzałami i nie byłoby z tym problemu. Dobra, wiecie co, dla odcinka my sobie już tutaj użyjemy. O, panie, zostaw mi go. Ty mi go zostaw lepiej. Widzicie właśnie, co się dzieje? Dlatego nie chciałem, żeby nas doprowadził do jakichś, nie wiem, mięsożerców, ponieważ to by się źle skończyło dla nas. O. A z tym to ja naprawdę też bym nie chciał mieć wspólnego, bo ono ślepia. Przez kilka sekund mam małe ślepienie, wy tego nie widzicie, bo chyba dałem kamerkę w lewą stronę. Tego nie wiem, bo to prawdopodobnie wiedział, kiedy będę film renderował. Ale nie chcę się z nim bić, bo to nie ma sensu. Ja tutaj mam inne rzeczy do roboty, no ale nie widzę chyba innego wyjścia, muszę mu tutaj przywalić. Oczywiście on tej umiejętności nie może cały czas używać. On tej umiejętności używa tylko co jakiś czas. I jeszcze jak tego unikniemy, to mamy z tym, nie mamy z takiego problemu. O, a on jest teraz, nieprzytomny i go też bym mógł chyba osiodłać, ale nie musiałbym, tego dinozaura brać, bo my i tak musimy wziąć tego dinozaura, który będzie dla nas, idealny do osiodłania. Nie chcę tam iść, bo tam jest kolejny dinozaur, który będzie nas próbował atakować. Wiecie co, tutaj sobie wrócimy, bo tu widziałem wcześniej jeszcze jednego parazaurusa. Oczywiście ja tamtego próbowałem zwalić, a nie wyszło to, co prawda. Ale gdzieś tutaj na pewno będzie taki, którego będziemy mogli złapać. I właśnie mam na sobie strzały usypiające, które nam powinny w tym pomóc. O, jest nasza zdobycz. Jesteśmy niedaleko bazy, więc będziemy mogli go szybko zaraz tam odprzenić, jak tylko on tutaj do nas wróci. Oczywiście mój głos nie jest dzisiaj za dobry. Naciągamy łuk. Naciągamy po ziemi i strzelamy. Dobra, to był chyba tylko celownik. Chyba go nie trafiłem nawet. Jeszcze nie ogarnęłem do końca, jak tutaj wygląda bullet drop w tej grze. Ten ma akurat 27 poziom, to będzie troszkę troszkę trudniej go uspać chyba. No chodź tu, chodź tu. Dobra, zaraz powinien paść, a jak nie padnie, no to trudno, dobijemy go rękoma. Okej, leży, już jest. Już jest nasz w sumie. Upewnimy się, że śpi, tak, śpi. Teraz musimy mu dać troszkę jedzonka. Ja to jedzonko najpierw muszę chyba pozbierać. Musimy dać mu te żółte jagódki. Zaraz tutaj pozbieramy wszystko, czego trzeba. Zaraz mu damy oczywiście narkotyk. Po co ten narkotyk jest? Otóż dinozaur może w każdej chwili nam tutaj wstać. Tu macie taki fioletowy licznik, który nam pokazuje, jak długo dinozaur będzie jeszcze w stanie śpiączki. Mamy jego życie pokazane, więc nawet za dużo tego życia mu nie zabraliśmy. I będziemy mogli go zaraz tutaj spokojnie zabrać, więc żeby go oswoić, musimy wejść do jego ekwipunku, dać mu medziobery mu dajemy na start, zobaczymy. I powinien je powoli wpierniczać, będzie je tutaj sobie wpierniczał i będziecie widzieli, jak zaraz nam będzie, o, już się powoli pokazuje ten żółty napis, który informuje nas o tym, że on będzie sobie tam jadł. I tutaj pozbieramy jeszcze na spokojnie wszystkie jagódki, żeby nasz dinozaur był oczywiście zadowolony, bo to są oczywiście
moi goście, więc ja o moich gości tutaj będę dbał spokojnie. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś różnica pomiędzy tym, jakie jagódki musimy dawać konkretnemu dinozaurowi. Nie wiem, czy to są jakieś informacje na ten temat, ale na pewno... na pewno te Magio Berry na niego będą działały i Amar Berry te żółte. Przynajmniej tak mi podpowiadali tutaj koledzy z w bazie, żebym raczej tych jagódek używał do niego. Nie wiem, czy to zrobi nam jakąś różnicę, że to... No ja tu jestem po to, żeby to przetestować, także zaraz to... przetestujemy, byleby tutaj nie wpadł żaden T-Rex po drodze, bo nam jeszcze go zje, a my nie chcemy, żeby nam ktoś tutaj zjadał naszego dinozaurusia. Damy mu ten narkotyk, jeden mu damy, dwa mu damy, niech sobie tutaj to trzyma. Teraz damy mu oczywiście te jagódki. Zobaczymy, czy te też będzie mógł jeść, raczej tak, będzie mógł je jeść. Czyli nie będzie z tym problemu, żeby on sobie je tutaj zjadł. Narkobery mu również zostawimy, żeby jeszcze dłużej sobie pospał. Medjubery też mu tutaj już rzucimy. I powinien sobie teraz jeść. Chyba, że on będzie jadł konkretne jagódki. Teraz zobaczymy, czy będzie jadł inne, czy nie będzie jadł innych. Na razie za tylko te z Medjubery. Zobaczymy, czy zje kolejne. I teraz powinien nam się pokazać tutaj pasek w związku z Tamingiem. I to nam troszkę czasu teraz zajmie, ale widzicie, to nawet szybko idzie, jak tylko coś je, to szybko to idzie. On tutaj sobie będzie spokojnie śpiochał, ale jest tutaj słodziutki, patrzcie, jak jeszcze ziewa. Dobrze, że nie chrapie, ale czuję, że jedyna osoba w tej bazie, która będzie chrapała, to Wojtas. Ale jeszcze mżły i przeżywam innych youtuberów. Equipena, o, dobra, nieważne, myślałem, że coś tutaj się nam wyświetliło niepotrzebnego. Weźmy sobie jak najwięcej tych jagódek, bo on będzie ich tutaj dużo wpierniczał. Zobaczmy, czy te inne jagódki, które mu dałem, on je, czy nie je. Nie, nie jadł, tych nie jadł jagódek, o dziwo. Rzućmy mu. Czyli tak, tych jeść nie będzie. Co my tutaj mamy? Innego do jedzenia, więc na razie narkotyku też. A, remote use item. Chyba tego też trzeba użyć. Nie wiem, czy to też mu coś da. I tu mamy teraz napisane, jak długo jeszcze będzie spał. Co tutaj takiego idzie dużego znowu obok mnie? Kolego, osuj się tam. Jak widzę, to my tutaj nie mamy wody przy sobie, więc będę musiał sam zjeść sobie troszkę tych jagódek, żeby troszkę wody sobie tutaj dodać, bo inaczej nam troszkę tego HP za dużo spadnie. Już się powoli nam taminguje. Ja do was wrócę, jak tylko się on zrobi. Dzięki temu zaoszczędzimy sobie tutaj troszkę czasu. Okej, kochani, już prawie nasz female parazaur został przeze mnie stamingowany, tak jakby można już tak sobie tutaj użyć tego angielskiego słowa. Mamy tutaj wieczór i musiałem troszkę dużo na tym popracować, ponieważ byłem przed chwilą w miejscu, w którym było wiele drapieżników, między innymi T-Rex, którego musiałem odgonić od mojej zdobyczy. I tak, jeżeli braknie wam narkotyków, a już widzicie, że jest praktycznie końcówka, no to właśnie udało mi się go stamingować. Teraz musimy mu nadać imię, nazwijcie go jakoś w komentarzach, okej, dajcie mu zajebiste imię. Ja go na razie nazwę go na razie Fapacznik Pospolity. Nazwijmy go w ten sposób i popatrzcie, teraz kiedy mamy już tutaj do naciśnięcia E, to możemy mu nadać jego siodło. Kiedy to siodło mu damy, to możemy mu dać skin na siodło, ile się nie mylę. Chyba, że ten skin najpierw trzeba nadać tędy, bo pierwszy raz w sumie skin nadaje, bo wcześniej nadawałem skin do mojego itemku, to jakoś to normalnie można było wrzucić. Najwyżej później mu to siodło damy. Gdzie to siodło znowu tutaj poleciało? To jest strasznie uporczywe sterowanie. Ale widzicie, mamy naszego raptorka. To jest jeden z szybszych moich początkowych dinozaurów. Oczywiście, znaczy raptorka, przepraszam, raptor jest szybszy na pewno o wiele niż to. Już to przedtem było widać. A jeżeli chodzi właśnie o mojego pierwszego dinozaura, którego ja osobiście stamowałem, to jest właśnie ten. No i tak, i najlepiej szukać miejsca, w którym będziecie mogli sobie w razie czego pozbierać brakujące jagódki. Dlatego, że często jest tak, że no może wam braknąć, możecie zapaść kogoś na wyższym levelu. Ten pierwszy, którego zapaliśmy na początku odcinka, miał bardzo wysoki poziom i niezbyt nam się nadał tutaj, żebyśmy go tamowali, ponieważ potrzebowałem tam naprawdę dużej ilości narkotyków oraz innych rzeczy, żeby go złapać. A i tak przyszedł ktoś, kto mnie zjadł i go przy okazji też. Dlatego mam nadzieję, że ten mini poradnik wam jakoś pomoże w łapaniu dinozaurów, ponieważ wielu z was na początku może być pogubionych w tej grze. Postaram się jeszcze więcej wskazówek jak wam podać w kolejnych odcinkach. A na razie was żegnam i do zobaczenia kolejnym razem. Pou i dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć kolejnym razem i jutro odcinek, jeżeli dobijecie 10 tysięcy lajków. Żegnam was i życzę wam miłego wieczoru i nie zapomnijcie o jutrzejszym live'ie. Cześć!